Szanowni Państwo, witam serdecznie. Czas przyjrzeć się opcjom, które mamy tutaj po lewej stronie, a konkretnie jednej z nich, która nazywa się Move. Move, czyli mów, tak jak krzyczą wojskowi podczas jakiejś akcji. Nam tutaj chodzi natomiast o położenie. Położenie wyznaczane jest na tej siatce, którą widzimy tutaj w widoku ortograficznym, ustawionym na widok od frontu. No właśnie w taki sposób, że podana jest po prostu liczba tych jednostek. I bardzo prosto, po włączeniu tej opcji Move, mogę sobie przesunąć na przykład obiekt za pomocą strzałek, które się wtedy przy nim pojawiają i wtedy to położenie obiektu się będzie zmieniać. Zwróćcie przy okazji uwagę na lewy górny róg ekranu. Tam teraz przeskakują takie numerki, takie cyfry. Jest D2 i tak dalej. Jest to zmiana położenia, czyli dystans, który teraz przesuwam kostkę. Oczywiście robię to teraz w osi X. Jeżeli wcisnę Escape podczas tego przesuwania, to anuluję całą operację bez żadnej zmiany. Tak samo mogę zrobić, jeżeli będę na przykład ciągnął za jakąś oś, tak jak w tym przypadku, to jest oś Z, i wcisnę prawy klawisz myszy. W tym momencie również anuluję całą operację. Aby przesunąć kostkę, mam dostępnych tak naprawdę bardzo wiele różnego rodzaju narzędzi. Na przykład jedne z tych narzędzi są oczywiste i to jest właśnie to łapanie za strzałkę. Ale mogę również złapać za ten biały obszar, który jest po środku i wtedy przesuwam kostkę po prostu w płaszczyźnie ekranu. Czyli tak jakby w dwóch osiach jednocześnie. Tej czerwonej, która jest osią X-ową i niebieskiej, która jest osią Z-ową w tym przypadku. A więc przesuwam się w płaszczyźnie X-Z. Znowu wcisnę Escape. I teraz oprócz przesuwania kostki w taki widoczny sposób, mogę również przesuwać kostkę po wciśnięciu klawisza, który nazywa się G. G od Grab. Tak kiedyś nazywała się ta opcja przesuwania w Blenderze. Klawisz pozostał, natomiast teraz opcja nazywa się Move. Jeżeli wcisnę M, to robi się zupełnie coś innego i mam tutaj po prostu opcję przeniesienia tej kostki zaznaczonej lub całego zaznaczenia do kolekcji. Mogę przy tym zrobić nową kolekcję, jeżeli będę chciał. Więc M to nie jest Move, G to jest Move. Łatwo zapamiętać, ponieważ to jest oczywiście bardzo mnemotechniczne. Tutaj powinienem podłożyć jakiś śmiech w tle, no ale wiecie o co chodzi. Przesunąć kostkę można, jak mówiłem, na wiele różnych sposobów i obecnie znamy trzy sposoby, czyli tak, dwa za pomocą myszy, jest to ciąganie za strzałki, ciąganie za biały obszar, to pole centralne i naciśnięcie klawisza G. Wtedy kostka wydaje się, że się przykleja do kursora myszy. Natomiast kostkę można przesunąć również bardzo precyzyjnie, podając jej współrzędne. Współrzędne w układzie współrzędnych, który mamy tutaj. Te współrzędne wyrażone są jako jednostki i taka jednostka siatki tutaj na przykład to jest ustawowo, standardowo i domyślnie 1 metr. A więc ta kostka tak naprawdę ma wymiary 2 metry na 2 metry na 2 metry. Jest to 8 metrów sześciennych, więc całkiem niezła łazienka z tego by była, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze polskie bloki. Aby przesunąć kostkę za pomocą ustawień podając jakieś liczby, wystarczy kliknąć sobie w panel o nazwie Object. Tutaj jest taka kostka. I teraz mamy położenie kostki podane jako współrzędne X, Y i Z. Powiększę troszkę, by było to lepiej widać. I teraz mam takie suwaki. Można klikać w taki suwak, na przykład w te strzałki, które się na nich pojawiają, w lewo lub w prawo, co powoduje przesunięcie kostki o jakiś niewielki odstęp w danej osi. Mogę także, zamiast klikać na te strzałki, mogę kliknąć po środku, tu gdzie mam myszkę taką zamienioną na dwie strzałki prawo-lewo i mogę pociągnąć. Gdy ciągnę, również ten suwak zmienia położenie kostki no odpowiednio do tego, ile przeciągnę. Mogę także zrobić coś takiego, że kliknę w to miejsce i wpiszę po prostu nową wartość, na przykład 1. Ale potem muszę wcisnąć klawisz Enter. Gdy wcisnę Enter, nowe położenie ustawia się natychmiast. Jeżeli kliknę w takie pole i nie chcę zmieniać położenia, to wyjdę z tego wciskając po prostu Escape. Escape zawsze anuluje operację lub przerywa operację, która jest w danym momencie w toku w Blenderze. To jest bardzo wygodny klawisz. Istnieje również inny sposób podania położenia. Mogę nacisnąć klawisz G, a następnie wpisać jakąś liczbę, na przykład 3. Teraz zobaczę, że kostka przeskoczyła automatycznie o 3. Jeżeli wpiszę na przykład G i minus 5, najpierw minus, później 5, kostka przeskakuje znowu w jakieś inne miejsce. No ale teraz gdzie ona skacze i skąd? Więc jeżeli chcecie ustalić dokładnie położenie kostki, to tego typu kombinacje z klawiszem G, a później jakimiś numerami, działają tak jak przesunięcie względne. Przesunięcie względem bieżącej pozycji. Gdybym chciał, żeby teraz kostka ustawiła się o dwie jednostki, na przykład w kierunku osi X, to wystarczyłoby tylko, że nacisnę G, X i później 2. I kostka w tym momencie skacze z bieżącego miejsca do miejsca o 2 przesuniętego w kierunku X. Żeby takie przesunięcie działało, muszę później wcisnąć klawisz Enter, ponieważ teraz jestem jeszcze w trybie wprowadzania. I to widać w tym górnym lewym rogu. Zobaczcie tutaj, teraz pokazuję myszką,
Kręcąc nią, mamy D i w nawiasie kwadratowym jest wpisane 2. To 2 to jest właśnie to, co wpisałem. Wcisnę teraz Enter, no i mam zaakceptowaną nową pozycję kostki. Tak się to robi. Więc gdybym teraz chciał ustawić kostkę na przykład w położeniu 0, to oczywiście mogę tu wpisać, mogę teraz zrobić coś takiego. Co by było, gdybym chciał ustawić kostkę w położeniu 3, 3 i na przykład minus 3, czyli takie współrzędne. Jeżeli chciałbym to zrobić na przykład za pomocą tych paneli tutaj, to nie jest to wcale trudne. Wystarczy, że kliknę, wpiszę trójkę, kliknę w drugi panel, wpiszę trójkę, kliknę w trzeci, wpiszę minus 3 i kostka jest ustawiona tam, gdzie bym chciał. Jeżeli chciałbym teraz zresetować położenie takiej kostki, naciskam Alt-G. W tym momencie resetuję lub też usuwam transformację przesunięcia, którą przed chwilką dodałem. Mogę też postąpić inaczej. Gdyby to miała być pozycja 3, 3, minus 3 względem bieżącej pozycji, czyli tej tutaj, czyli pozycji 0, 0, mógłbym zrobić tak. Naciskam G, X, 3 i teraz muszę wcisnąć Enter, zakończyć tą operację i następnie muszę rozpocząć następną, aby przesunąć kostkę na przykład w osi Y na 3, a więc będzie G, później Y, później 3. Enter. I później, jeżeli chcę na Z dać minus 3, to wciskam G, minus 3 i zobaczcie, kostka już przeskoczyła, a ja zapomniałem wcisnąć Z. Więc mogę teraz wcisnąć Z i to, jak widać, nie powoduje żadnej zmiany. Zobaczcie, że u mnie konfiguracja jest teraz tak zrobiona, że pojawiło mi się tutaj coś takiego jak invalid. Czyli opcja minus 3Z to jest opcja, która nie kojarzy się Blenderowi z żadną konkretną liczbą i nie może tego przetworzyć w formacie liczbowym, ponieważ Z nie jest cyfrą, nie jest liczbą. Muszę zrobić tak, że nacisnę G, najpierw oś, czyli Z, a później ewentualnie minus 3. I teraz u Was to nie będzie w ten sposób działało, przynajmniej u tych, którzy mają konfigurację Blendera domyślną, ponieważ ja sobie specjalnie tą konfigurację zmieniłem. Teraz jeżeli otworzę panel z konfiguracją, tutaj w tym oknie, przypomnę dla niezorientowanych, że można wziąć menu Edit i wybrać sobie stąd Preferences, to są ustawienia. Ja już mam po prostu skrót klawiszowy, w związku z tym mogę go po prostu wcisnąć i mam od razu to okienko. To tutaj jest coś takiego, że można wybrać sobie opcję, czy tego typu wpisywanie współrzędnych będzie traktowane w stopniu uproszczonym, czy w stopniu zaawansowanym. Znalazłem już tą opcję, zobaczcie, jest ona na panelu Input i nazywa się Default to Advanced Numeric Input. W tym momencie mam teraz domyślne zachowanie Blendera takie, że mój sposób wprowadzania numerycznego różnych danych jest tak zwany zaawansowany. Jeżeli tę opcję wyłączę i teraz zobaczymy, jak to będzie działać, to zobaczycie, na czym polega różnica. Kostkę zresetowałem do położenia zerowego za pomocą Alt-G i teraz robię coś takiego. Naciskam G, X, 3, to jest standardowo, później G, Y, 3 i potem G, minus 3. Zapomniałem wpisać Z i teraz zobaczcie, tutaj mam napisane tą nazwę w takim małym nawiasie. Wpisuję w tym momencie jeszcze Z i Blender wie, że to jest oś Z-owa. W tym momencie wpisywanie Z, X albo Y działa, mimo tego, że wcześniej podałem jakąś liczbę tutaj. Więc wciskam Z, daję Enter, no i teraz kostka jest przesunięta. Teraz na czym polega różnica? W domyślnej, normalnej konfiguracji Blendera jest tak, że te wprowadzanie wartości numerycznych, czyli na przykład GX1.34, to jest po prostu wprowadzanie liczby i ta liczba jest traktowana jako przesunięcie. I domyślnie mogę później podać jeszcze oś, czyli X na przykład lokalny, bez X-a, X globalny, ewentualnie Y, Z i tak dalej. To jest po to, aby te wszystkie dane wprowadzało się prosto. Ale jeżeli teraz wcisnę na przykład plus, to ten plus się nie wciska. Jak wcisnę minus, to zmienia mi się znak. A może być czasami tak, że chciałbym taką kostkę przesunąć, pisząc po prostu G, X i teraz będzie 2 plus 3, żeby razem było 5. W tym przypadku ten plus się nie wpisał, zrobiło się z tego 23, jeżeli to widzicie, to są malutkie literki niestety. No i kostka jest gdzieś bardzo daleko. Jak wcisnę Enter, to ją zgubiłem. Nie widać jej na ekranie. Co w takich przypadkach się robi? Oczywiście kręcę myszką, aby odsunąć widok i widzę, że jeżeli mam szczęście oczywiście, to kostka jest na tyle blisko, że jeszcze mogę ją zobaczyć. Jeżeli się odsunę za bardzo, to wszystko zniknie gdzieś tam w tym wycieniowaniu, w tej strefie, że tak powiem, widzialności. Wtedy wciskam klawisz Home, jeżeli to nie działa, a kostka jest zaznaczona, mogę wcisnąć kropkę na klawiaturze numerycznej, aby ustawić się w zwycentrowanym widokiem na dany obiekt lub na grupę obiektów, które były zaznaczone. No dobrze, wróćmy teraz do pozycji 000 i teraz pokażę, jak to wygląda z tym zaawansowanym wprowadzaniem numerycznym. Chodzi o to, że mogę po prostu tutaj, w tym location, napisać coś takiego. 2 plus 5 minus 5 i to Blender policzy, jeżeli będę mu takie coś wprowadzał bezpośrednio z klawiatury.
W tym przypadku, ponieważ robię to w tym polu liczbowym, to działa od razu. Tutaj nie ma żadnego problemu, Blender wylicza nowe położenie. Możecie używać normalnej matematyki, tak jak w zwykłym kalkulatorze. Można używać nawiasów, pierwiastków, różnego rodzaju potęgowania, funkcji takich jak sinus, kosinus, ewentualnie liczbę pi. Jeżeli chcę napisać, żeby kostka stała na x oddalona o liczbę pi, to wpisuję po prostu pi. Zobaczcie, elegancko to jest wpisane. Gdybym chciał zrobić pierwiastek z dwóch, piszę sqrt pierwiastek z dwóch i mam wyliczony pierwiastek z dwóch. Pierwiastek z dwóch to jest square root po angielsku, dlatego skrótem dla tej nazwy jest sqrt. No i teraz jak tutaj będzie 0 i chciałbym mieć ten numeryczny impuls zaawansowany, to włączam sobie taką opcję. Tu jest ten default to numeric advanced i tak dalej, bla bla, wielkie litery. No to teraz mogę zrobić tak, że gdybym chciał tą kostkę podwyższyć na przykład na osi z o 1, a później obniżyć o 2, to musiałbym współrzędne wpisać w taki sposób, że piszę g, z i teraz będzie coś takiego jak 1 minus 2. I zobaczcie, ten minus tutaj napisał się, a nie została zmieniona orientacja. Czyli w tym przypadku to działa jako normalna funkcja. Mogę dodać do tego jeszcze na przykład pi, ok? I to będzie wszystko działało. Zobaczcie, że teraz położenie kostki na z jest takie dosyć ułamkowe, dlatego że w tym zaawansowanym numerycznym impucie we wprowadzaniu danych miałem po prostu możliwość pisania czegoś takiego. Kosztem właśnie tego, że nie mogę nacisnąć G, później dać 1 i zmienić później osi, bo to już jest nieprawidłowe. Zobaczcie, ile mogę dopisać x-ów i tutaj to tak naprawdę nie działa. Więc trzeba wiedzieć, co się robi. Być może wyłączę tę opcję. Na razie konfiguracja jest automatycznie zapisywana, bo jest autosave włączony, więc będę miał już tę konfigurację zmienioną. Na wszelki wypadek dam jeszcze save. Ok, co jeszcze można zrobić odnośnie takiego przesuwania kostki? Istnieje sposób przesuwania kostki, który jest jakby lokalny względem jej położenia. Więc na przykład teraz kostka stoi w położeniu 0,0,0. To jest wszystko jasne. To położenie, tak nawiasem mówiąc, mogę również zobaczyć w panelu otwieranym po n, czyli tutaj. Jeżeli nie widzę na przykład położenia kostki, bo ten panel jest przełączony na przykład na materiały czy coś innego, to zawsze mogę położenie kostki sprawdzić tutaj na panelu item, w tym takim małym panelu otwieranym po klawiszu n. Tak czy inaczej, tutaj mam te położenia kostki, mogę je zmieniać. Okay? Teraz może być coś takiego, że ta kostka może mieć zmienione położenie, na przykład z jakiegoś takiego losowego, na przykład tak jak teraz, zobaczcie, przesunąłem ją naciskając G, ona się ustawiła gdzieś ponad siatką w jakiejś losowej lokalizacji, to teraz mogę zrobić tak, że zaznaczę wszystkie te trzy pola, ciągnąc myszką po nich w dół, trzymając wciśnięty lewy klawisz i puszczę ten klawisz. W tym momencie zobaczcie, że we wszystkich tych polach jest wpisana jedna wartość i teraz mogę wpisać jakąś inną, na przykład 1. Mogę wpisać tutaj 2, co chcę tak naprawdę. Mogę wpisać także 0. I to jest sposób szybkiego zerowania tych pól. Naciskam Enter i kostka jest w położeniu 0. W ogóle w Blenderze można we wielu miejscach zaznaczać te pola, które są polami wejściowymi. Nie tylko je przesuwać tak jak zwykły slider, ale również przesunąć w pionie i wtedy przesuwać wszystkie naraz. Oczywiście w przypadku tych współrzędnych X, Y, Z jest to przesunięcie w jakimś tam w jakiejś osi po prostu i tyle. No ale jest to wygodna opcja, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy wpisać szybko 0 albo cokolwiek innego. To się przydaje przy kolorach na przykład i w wielu innych miejscach. Przy rotacji oczywiście tak samo to działa, więc mogę kostką kręcić. Tutaj zobaczcie, jest takie dosyć ciekawe esy floresy. Co jeszcze można o tej lokalizacji powiedzieć? Wspominałem przed chwilką, że istnieje coś takiego jak lokalizacja względna. Więc na razie tak, bezwzględna lokalizacja w układzie współrzędnych, czyli położenie tej kostki, jest dane przez te współrzędne, które widzę tutaj. To są globalne współrzędne x, y, z. Natomiast w tym panelu Object jest jeszcze jeden zestaw współrzędnych na tym panelu Transform. Zobaczcie, jest coś takiego jak Delta Transform. I to jest dosyć ciekawe i fajne zarazem, ponieważ Delta Transform to jest takie dodatkowe przesunięcie, które można sobie ustawić niezależne od tego przesunięcia globalnego. Na przykład mogę ustawić sobie położenie kostki takie, żeby było na przykład 1 na x, minus 1 na y, no i 0 na z. To powoduje, że kostka jest przesunięta względem środka i dotyka swoim narożnikiem tego punktu centralnego, ale nie jest w środku. I teraz mogę zrobić na przykład coś takiego, że będę sobie przesuwał tą kostkę, zobaczcie, ustawiał ją w różnych miejscach. Jak zresetuję jej położenie, to ona nadal będzie stała w tym przesuniętym miejscu. Troszeczkę tak jakby odsunięta będzie od tego. Jeżeli te zmienne ustawię tutaj na minus 2 i na 2, to będzie widać, że ona jest w ogóle daleko dość od środka. I teraz resetowanie położenia przez Alt-G nic nie daje, ponieważ Alt-G resetuje położenie globalne, a położenie globalne już wynosi 0.
Więc ten delta transform to jest takie dodatkowe przesunięcie. Możemy traktować je jako dodatkową zmianę położenia i działa to oczywiście także dla rotacji i dla skali. Co więcej, może być tak, że na przykład w animacji zrobicie sobie coś takiego, że założycie klucza na położenie i te klucze będą bezwzględnie definiowały położenie kostki. Możemy zrobić coś takiego jak małą animację, nie bójcie się, to nie jest takie trudne. Ustawię sobie kostkę w punkcie na przykład minus 2, to wzeruje, więc teraz to już będzie tutaj rzeczywiście punkt 0, na przykład niech to będzie punkt 0. I teraz w punkcie 0 tutaj kliknę prawym klawiszem i dodam sobie coś takiego jak insert keyframes. W tym momencie te pola są żółte, ponieważ ta pozycja została zapamiętana i ona została zapamiętana w chwili czasu, która jest pierwszą klatką tutaj. Jak się przesunę do klatki 20, to mogę zmienić tą pozycję na jakąś inną, losową i znowuż tutaj kliknąć prawym i wybrać sobie insert keyframes. W tym momencie Blender będzie liczył położenie kostki pomiędzy tymi dwoma położeniami. A więc wszystkie pośrednie położenia w każdej klatce mam wyliczone, no i tak nawiasem mówiąc, tak się robi animację. Ale to nie o to chodzi akurat. Chcę teraz pokazać, że tego typu położenie tutaj jest zafiksowane. Te pola są zielone, nie przypadkowo, tylko dlatego właśnie, że to nam sygnalizuje, że wartość w tym polu ustawiona to jest wartość, która będzie dokładnie taka, nieważne co zrobimy. To znaczy, mogę teraz sobie na przykład wyzerować te pola. Zobaczcie, jestem w klatce 10, zaznaczyłem, wpisuję 0 i stoję pięknie w położeniu środkowym. Ale to jest tylko złudzenie. To jest chwilowe ustawienie w klatce 10. Natomiast ta animacja z punktu 1 i 20 klatki będzie powodowała, że jak tylko się przesunę jakąś inną klatkę, kostka natychmiast wróci do położenia wyliczanego z tej interpolacji dwóch skrajnych położeń tutaj. A więc to, że sobie zmieniam, jest sygnalizowane również tym pomarańczowym kolorem na wypadek, gdybym nie wiedział, że to jest zła wartość, która nie będzie respektowana przez Blendera w dłuższym czasie. No i teraz nie mam możliwości przesunięcia tej kostki, ponieważ w trakcie trwania tej animacji tutaj w klatce 10, gdybym chciał, żeby kostka stała gdzie indziej, to mogę ją tylko postawić na zatrzymanej animacji. Natomiast jak ta animacja leci, to kostka się tutaj nigdy nie ustawi, bo priorytet nad jej położeniem będą miały te zapisane klucze. No i wtedy właśnie do głosu dochodzi działanie tego delta transform. Mogę sobie tutaj tą kostkę przesunąć do zupełnie innej lokalizacji, na przykład do pozycji minus 10 i tutaj dajmy sobie 10 na Y. I teraz zobaczcie, jak będę przesuwał kostkę, to te keyframe rzeczywiście dalej działają, ale kostka ma zupełnie inną lokalizację. Ona jest teraz przesuwana jakby względem innego środka. Tego typu współrzędne pozwalają mi tak naprawdę zmienić globalny układ współrzędnych. Pozwalają mi przesunąć środek tego układu gdzie indziej. Dzięki czemu animacja, która kluczuje bezwzględnie wszystkie współrzędne, może tak naprawdę być jednak przesunięta i nie trzeba jej zmieniać. To jest taki fajny feature, o którym chciałem powiedzieć. Wezmę teraz tutaj, kliknę prawym, dam clear keyframes, co usunie wszystkie keyframe'y i już teraz żadnej animacji nie ma. Zobaczcie, kostka jest nieruchoma. To jest całkiem fajna rzecz. Oczywiście jest tutaj więcej możliwych opcji. Przy samej animacji można te klucze zapisane w normalnych współrzędnych przenieść na te klucze, które nazywają się delta transform. Ale to jest oczywiście sprawa związana z animacją, a nie ze zwykłym położeniem kostki. Ponieważ teraz tak naprawdę, sorki, mieliśmy mówić o podstawach. Tak mi się tylko z tą animacją przypomniało. Co jeszcze można zrobić, aby zmienić położenie kostki? Otóż jeżeli mówimy już o takich nie do końca podstawach, to mamy tutaj jeszcze kilka możliwości. Trzeba pamiętać, że te współrzędne tutaj to jest tak naprawdę pewna tablica w pamięci Blendera wewnątrz jego organizacji wewnętrznej i można się dostać do tego za pomocą programowania w Pythonie. Już słyszę ten krzyk przerażenia i zawodzące jęki. Niektórzy nie cierpią chronicznie programowania, ale tak czy inaczej i tak pokażę, jak to zrobić, po prostu po to, abyśmy mieli ten materiał w miarę kompletny. To będą w zasadzie wszystkie sposoby na przesunięcie kostki, przynajmniej te bezpośrednie. Ponieważ metody niebezpośrednie to jest na przykład animacja, symulacja, różnego rodzaju więzy, które można na kostkę nałożyć lub drivery, cokolwiek jeszcze, dużo z takich możliwości. Sprawdźmy w takim razie, jak można przesunąć kostkę, wpisując określone polecenie inne niż GX3 na przykład. Sprawdźmy. Położenie kostki obecnie wynosi 3.0.0, zapamiętajmy to. I teraz, aby sprawdzić, przełączę się do specjalnego panelu, który jest dla zaawansowanych i który służy programowaniu. Nie bójcie się. Nie będzie dużo o programowaniu, wykorzystam tak naprawdę tylko jedno pole. Mam tutaj widoczną kostkę. Kostka sobie spokojnie stoi w tym położeniu, jak wcześniej pokazałem, 3.0.0. Widzimy to położenie tutaj. I teraz gdybym chciał tą kostkę przesunąć, używając pewnego polecenia, to mogę użyć tych paneli, które są tutaj. Mam nadzieję, że będą dobrze widoczne, dlatego tak powiększam te litery. Aby teraz kostkę przesunąć, muszę napisać takie magiczne słowo D. I to muszę zrobić, przepraszam, nie w tym widoku, tylko tutaj.
d.objects i później napisać nazwę kostki. Kostka nazywa się cube001, widzę tą nazwę w tym miejscu, więc piszę sobie cube001, zamykam cudzysłów, zamykam nawias i teraz piszę location. I zobaczcie, to jest wektor. Blender mi mówi, że to jest specjalna wartość, która posiada 3 elementy, to są współrzędne tego wektora i to jest położenie 3, 0, 0. Dokładnie to samo co tutaj. A jeżeli ustawię tutaj 2 i zapytam się o to location, to nie muszę już drugi raz pisać tego wywołania, tylko strzałkę do góry dam i od razu widzę, więc potem wystarczy wcisnąć Enter i rzeczywiście widzę, że jest 2, 0, 0. No więc teraz pytanie, jak zmienić to za pomocą tego polecenia, nie odwołując się tutaj do przesuwania suwaka albo nie wciskając G. O, przy okazji widać, że jakąś kostkę skopiowałem, to tą oryginalną wyrzucę. Wcześniej mi się nacisnęło tutaj Shift D chyba, bo chciałem napisać to, ale miałem myszkę w tym panelu i dlatego zrobił mi się duplikat. No dobra, więc teraz mogę napisać jeszcze raz to samo i teraz to location to jest wartość, która ma 3 elementy. Aby dostać się do każdego z nich, muszę podać numer tej wartości. Pierwsza wartość, czyli to 2, ma tutaj numer 0. Potem druga wartość ma numer 1 i trzecia wartość, przepraszam, ma numer 2. Więc trochę się to może wydawać zawiłe, ale zobaczcie, że to jest bardzo proste. Jak napiszę 0, to tak naprawdę napiszę tutaj x. I wtedy widzę, że to jest wartość 2. Jak napiszę na przykład tutaj 1, to mam wtedy wartość y. I to będzie 0 w tym przypadku. Ok, trzeba tylko wcisnąć Enter we właściwym oknie, ponieważ Blender jest wrażliwy na to, gdzie macie myszkę. Tu jak wciskam Enter, nic się nie dzieje. Tu jak wcisnę Enter, od razu akceptuję tą wartość. Można także napisać, ale nie jestem tego pewien, więc sprawdźmy location X. I proszę bardzo, to jest dokładnie to samo. Może to się wydawać troszeczkę bardziej zrozumiałe dla Was, ponieważ położenie X-owe dla kostki z obiektów w Blenderze. Na D to jakaś tam zmienna, która przechowuje informacje o wszystkich kolekcjach, które tutaj są. O danych po prostu, więc D jak dane. Więc teraz możemy zrobić coś takiego, że napiszemy D location X równa się na przykład 5, dam Enter i obserwujcie, co się stanie z tą wartością 2 tutaj. Jeszcze ją trochę powiększę, aby to było naprawdę ewidentnie widać. Oczywiście pewnie się spodziewacie, że ta wartość się zmieni. No i tak rzeczywiście jest. Więc mogę tutaj wpisywać różne wartości i te wartości będą oczywiście respektowane od razu przez kostkę. Nawiasem mówiąc, tak się właśnie programuje w Blenderze. Te polecenia, które tu wpisujemy, można wpisać sobie w edytorze tekstowym, w tym polu tutaj i dzięki temu taki skrypt później wykonać i to od razu zostanie wszystko wykonane przez Blendera, jeżeli to będzie prawidłowo oczywiście zapisane i tak dalej. Tutaj jak przepisywam kostkę, zobaczcie przy okazji, mam dodatkowo ostatnią operację, która wygląda w ten sposób. No i to jest dość skomplikowane polecenie. Ma tutaj dużo domyślnych parametrów, w większości z nich nie trzeba pisać. Ale jest także coś takiego jak podane location, czyli to value tutaj, które teraz pokazuję myszką, te trzy zmienne, to jest po prostu położenie kostki. Zobaczcie to location. Wygląda teraz w taki sposób, czyli są bardzo takie skomplikowane liczby rzeczywiste z długim ogonem. No, ta precyzja nie jest nam tutaj potrzebna, ale Blender liczy właśnie z taką precyzją wszystko. Dobra, więc myślę, że nie nastraszyłem nikogo. Powiedziałem mniej więcej, jak można to robić, ale przypomina mi się, że jeszcze nie jest to wszystko, ponieważ istnieją jeszcze inne sposoby przesuwania. Zauważcie, że na przykład jak obrócę taką kostkę o jakiś tam kąt, ten kąt to jest jakieś 35 stopni minus na Y, tutaj mogę wpisać 0, ponieważ jakieś zaokrąglenia się pojawiły dziwne, to teraz jak przesuwam taką kostkę za pomocą G, a później X, to jak wiadomo, ograniczam to przesuwanie tylko do osi X. Nic nadzwyczajnego. Pokażę to może w widoku perspektywy, jakiegoś takiego dalszego widoku, żeby można było podziwiać, jak ta kostka się ładnie przesuwa w X. Naciskam G, kostka lata jak pokrzywdzona gdzieś po wszystkich współrzędnych, teraz X i już jest uwiązana do ścieżki na osi X i tylko tutaj można ją przesuwać. To teraz tak, jeżeli przesuwam taką kostkę, używając G, X, to przesuwam tę kostkę we współrzędnych globalnych. Mogę teraz po takim G, X wcisnąć jeszcze raz X i wtedy zobaczcie, że ta oś X się zmienia, przekręca się. I teraz to jest X, tak zwany lokalny. I mam tutaj napisane, zobaczcie, że to jest przesuwanie wokół lokalnej osi X. Co to jest ta lokalna oś, ktoś zapyta. No więc tutaj mamy osie globalne. Pokazane są przez ten mój manipulator. Ten manipulator włączany przez to narzędzie tutaj. Ewentualnie, jeżeli nie mam tego narzędzia, to można go włączyć również za pomocą tego polecenia move tutaj. Teraz będzie zawsze włączony. Chyba, że coś innego wybiorę. To teraz jak mam taki manipulator, to to jest układ globalny. Dlatego, że tutaj mam wybrany układ globalny, w którym pracuję. Jeżeli wybiorę sobie układ lokalny z tego pola, zobaczcie, że te strzałki są teraz przekręcone i pokazują mi obrót tej kostki. Widok od przodu wygląda teraz tak. Więc teraz w naturalny sposób, jak wciskam G, X,
to jestem w tym układzie lokalnym. Zauważcie, że pierwszy X tutaj działa w układzie lokalnym, dlatego że mam wybrane local. Ale gdybym miał wybrany global, to byłoby G, X globalne, a dopiero drugie X będzie X-em lokalnym. Może powstać pytanie, co będzie, jeżeli wcisnę G, X, X w tym modelu, w którym mam tutaj wybrany local i każdy inny układ. Więc jeżeli takie coś mam i nacisnę G, X, to jest taki układ, który został tutaj najpierw wybrany, czyli teraz to jest układ lokalny. Mógłby to być również normal, jakiś gimbal i inne. Natomiast jak wcisnę drugi raz X, to wtedy wracam bezwarunkowo do układu globalnego. Ale to działa oczywiście w ten sposób tylko wtedy, kiedy tutaj jest wybrane cokolwiek innego niż global. Nawet nasza własna orientacja, którą też można dodać. Tak to działa. Dodatkowo tutaj, jeżeli będę miał wybrane global, to ta kostka może przesuwać się po tej siatce. Oczywiście w osi X na przykład zmieniają się te współrzędne i tak dalej. Ale jeżeli potrzebuję tę kostkę przesunąć dokładnie o dwa oczka i nie chce mi się wpisywać GX2, to mogę zrobić tak, że złapię za tą oś, po prostu będę ciągnął i wcisnę klawisz Ctrl. Z klawiszem Ctrl kostka porusza się skokowo i jest to skok dopasowany do wielkości siatki, do powiększenia tego widoku, które teraz mam. Na dowód tego zobaczcie, co będzie, gdy ustawię się w ten sposób. Wcisnę Ctrl, zobaczcie, że teraz skoki są takie duże. Ale jak się przybliżę do siatki i będę cisnął z kontrolem, to wtedy te skoki są już małe, ponieważ mam tutaj widoczne te małe oczka siatki. I to działa w pewnym powiększeniu, więc jak się odsunę, to tutaj zaczynają działać już te duże skoki. Tutaj, jak jestem trochę powiększony, działają już te mniejsze. Jeżeli się jeszcze bardziej przybliżę, to pojawia się następne powiększenie. Już ta kostka jest tak duża, że zasłania mi pół ekranu. I teraz jak wcisnę G, później X i będę przesuwał, to z kontrolem mogę przesuwać się po tych jeszcze mniejszych oczkach. Więc jest to cały czas przesuwanie skokowe. Widzę też po tej współrzędnej tutaj, że tego typu zmiana przy tym powiększeniu to jest zmiana o 1/100, czyli o 1 cm tak naprawdę. Ok. Więc teraz istnieje jeszcze inna możliwość. Jeżeli jestem w siatce oddalony na tyle, że te skoki są takie duże i chciałbym tą kostkę ustawić jakoś tak w mniejszym skoku, spomniejszyć ten skok, żeby postawić ją pomiędzy na przykład tymi położeniami, to jest to oczywiście jak najbardziej możliwe. Wystarczy tylko, że będę przesuwał kostkę w osi z klawiszem Ctrl i dodatkowo jeszcze wcisnę klawisz Shift. I teraz jak mam klawisz Shift, to elegancko mogę całość przesuwać ze skokiem 10 razy mniejszym niż byłby tylko z klawiszem Ctrl. Teraz zapytacie, do czego mi się to przyda? Ano, do tego ci się to przyda, że jeżeli będziesz miał na przykład coś takiego jak dwie kostki stojące obok siebie i będziesz chciał jedną z tych kostek postawić na tych kostkach dwóch, to wtedy to przesuwanie tutaj nie będzie pasowało. Teraz wcisnąłem trochę nie to, przesuwam się w X i zobaczcie. Tutaj z kontrolem, no nie pasuje mi ta kostka. Zawsze będzie trochę krzywo. I teraz dopiero jak będę trzymał Ctrl Shift, to teraz mogę ładnie ustawić tą kostkę w pozycji 1,5 względem jej bieżącego, poprzedniego położenia. No i już. I teraz te kostki stoją elegancko, równiutko w siatce. Teraz dodatkowo, jak mówimy już o przesuwaniu, to warto powiedzieć, co zrobić, kiedy kostka trochę Wam się przypadkiem przesunie. Łatwo ją kliknąć prawym albo lewym klawiszem, tak żeby się przesunęła. No i wtedy co zrobić? Jak wrócić do ustawienia idealnie równo w siatce? No więc służy do tego taki sprytny klawisz, który nazywa się Shift-S. Shift-S to jest menu Snap, to jest snapping, czyli takie podsuwanie, wyrównywanie, przesuwanie itd. I jeżeli zaznaczę sobie taką kostkę, to mogę wcisnąć Shift-S, a następnie wybrać opcję numer 6, Selection to Grid. Jest to opcja, która powoduje, że kostka przeskakuje do najbliższego oczka siatki, no według akurat tego powiększenia, które tutaj mamy. Więc jeżeli będzie gdzieś ustawiona byle jak, z jakimiś losowymi współrzędnymi, to wywołanie polecenia Shift-S, Selection to Grid od razu ustawia kostkę równo w siatce i dostaje całkowite współrzędne. Mogę również dostać współrzędne, które będą ułamkami, ale niewielkimi. Na przykład tutaj, jeżeli wyrównam kostkę do siatki, mogę dostać na przykład coś takiego. Zobaczcie jeszcze chwilę. Jeszcze raz. Mogę dostać na przykład położenie 3, 2, 0 i 0, 1. To jest również wyrównanie do siatki, ale w tym modelu takiego powiększenia, czyli do tych malutkich oczek już. Mam nadzieję, że to jest dosyć zrozumiałe. Istnieje jeszcze jedna rzecz dotycząca przesuwania. I teraz jest to taka dosyć rzecz ciekawa i może dla początkujących wydawać się nieco, powiedziałbym, troszeczkę skomplikowana. Na razie pozbędę się tych dwóch kostek, zostanę tylko z jedną. Zobaczcie, że taka kostka ma swoje centrum, no gdzieś tutaj w środku. To jest takie oczywiste dosyć. Jeżeli będziemy chcieli obrócić taką kostkę na przykład w ten sposób, to ona się będzie obracała wokół swojego środka. Wszystko jest jasne i logiczne, prawda? Ale może być też tak, że kostka może mieć swój środek, czyli ten obiekt tak naprawdę, poza sobą, czyli gdzieś obok w tej przestrzeni dookoła.
Mówimy wtedy, że obiekt jest zorientowany tam, gdzie jest ta pestka, ta taka kropeczka mała tutaj w środku. Mogę taką kostkę przesunąć poza ten obszar, w którym ona ma swój środek. To znaczy, robi się to tak, że wchodzę do trybu edycji, naciskając klawisz Tab i wtedy łapię zastrzałkę i te wszystkie zaznaczone wierzchołki odsuwam, na przykład w siatce gdzieś o dwie jednostki. I wydaje się, że kostka jest przesunięta, ale zobaczcie, że ona teraz nie ma tutaj w środku żadnej kropki. Ta kropka została w oryginalnym miejscu. W trybie edycji ta kropka jest zablokowana, nie można jej przesunąć. Mogę natomiast w trybie edycji przesuwać tylko siatkę. Teraz jak wcisnę Tab, żeby wrócić do trybu obiektowego, to zobaczcie, gdzie teraz stoi manipulator. Blender nadal myśli tak jakby, że kostka jest w położeniu 0,0,0. I rzeczywiście tak jest. To jest prawdziwe położenie obiektu. Obiektem jest tak naprawdę ta pestka. Natomiast siatka wierzchołków, która jest związana z tym obiektem, to nie jest coś unikalnego. Takie siatki wierzchołków mogą być na przykład 2 albo 3. I teraz też mam tylko jeden obiekt, który znajduje się w punkcie 0,0,0. A o której kostce mówimy? Jakie jest teraz położenie tej kostki? One nie mają swojego położenia jakiegoś wyraźnie określonego. One mają po prostu położenie wierzchołków w przestrzeni. To są trzy osobne siatki, które są razem jednym obiektem. Na dowód tego zobaczcie, jak rozwinę sobie Outlinera. Tutaj mam tylko kolekcję z kamerą i światłem. Klikam teraz po nich. Ta kolekcja jest do zwinięcia. Mogę ją zwinąć, mogę ją ukryć. I mam tylko jedną kostkę. I w tej jednej kostce jest siatka. Ta siatka to jest właśnie ten mesh. Z tym, że w tym przypadku jest to jedna nazwa dla tych wszystkich trzech zespołów wierzchołków. No i teraz tak, ten środek tutaj, jeżeli obiekt będę obracał, będzie przekręcał mi te kostki dookoła. Tak samo jak może być również z lokalizacją. Zobaczcie, przesuwam te kostki, przesuwa się również lokalizacja, czyli mówimy tutaj o tym środku obiektu. Tym środku, przy którym stoi ten mój manipulator. Teraz tak. Ten manipulator, ten środek obiektu może być przesunięty w taki sposób, żeby te kostki pozostały idealnie w bezruchu. Czyli mogę mieć sytuację odwrotną do przesuwania w trybie edycji. W trybie edycji przesuwam siatkę, centrum pozostaje nieruchome. Natomiast mogę mieć coś takiego, że będę przesuwał centrum, a te siatki będą nieruchome. I to jest nowa opcja wprowadzona w Blenderze całkiem niedawno, która działa w ten sposób, że otwieram sobie te opcje tutaj. To jest taki malutki panel options. I mogę stąd wybrać Origins. Więc w tym momencie transformacja będzie dotyczyła tylko i wyłącznie początków, originów. A origin to jest właśnie ten centrum obiektu. I zobaczcie, włączyłem tę opcję tutaj. I teraz, jeżeli wezmę sobie klawisz G, przesunę tylko i wyłącznie ten origin. Natomiast kostki pozostają idealnie w bezruchu. Mogę użyć strzałek oczywiście, żeby przesuwać się po osiach X, Y, Z i tak dalej. Mogę robić różne rzeczy, ale transformować się będzie tylko i wyłącznie ten obiekt, który jest originem, ta pestka w środku. Natomiast siatka dostosuje swoje położenie względem originu tak, aby w globalnej przestrzeni współrzędnych stać idealnie w bezruchu. Aby pracować w normalny sposób, muszę oczywiście tę opcję wyłączyć. Mam także tutaj coś takiego jak Locations. Locations to jest opcja, która będzie potrzebna przy obrotach, więc wrócimy do niej. I mam także taką opcję jak Parents. Od razu mogę o tym powiedzieć, ponieważ może być taka sytuacja, że będę miał na scenie kostkę i na przykład jakiś inny obiekt, na przykład naszą Susan. To jest ta maskotka blenderowa, niech sobie siedzi na tej kostce. No i teraz załóżmy, że ona rzeczywiście na tej kostce siedzi, pomijając wygodę ewentualną, wątpliwą dosyć, ale no niech tak będzie. Teraz, jak ona siedzi na tej kostce, to gdybym taką kostkę przesunął w inne miejsce, to chciałbym, żeby również małpka się z nią przesunęła. Ale w tym przypadku ona zostaje w tym samym miejscu. Więc wykonuje się często taką opcję, która nazywa się parentowaniem. Parentowanie to jest takie tworzenie rodzica, czyli takiego obiektu nadrzędnego. Jeżeli małpka będzie zaparentowana do tego klocka, to będzie przesuwała się razem z nim, tak jak dziecko przesuwa się razem ze swoim rodzicem. Więc klikam małpkę, klikam, żeby zaznaczyć kostkę, naciskam Ctrl-P i wybieram Set Parent to Object. W tym momencie nic się tak naprawdę nie zmieniło, ale możecie zauważyć, że się pojawił operator MakeParent, zostawiamy bez zmian, i że małpka znikła z Outlinera. W Outlinerze widać teraz tylko kostkę. Jeżeli teraz rozwinę tą kostkę, to zobaczę, że małpka jest tutaj w środku, jako struktura podległa tej kostce. Oznacza to, że jeżeli kostkę będę przesuwał, to będzie się przesuwała razem z tą kostką małpka, ponieważ ona jest teraz jakby zakotwiczona w tej kostce. Tak możemy to również rozumieć. Natomiast sama małpka nie jest niczym związana i mogę ją bezpośrednio, spokojnie przesunąć i przy tym przesuwaniu przy okazji można zaobserwować czasami taki malutki, jakby kreskowany może wektor, może jakąś linię, która prowadzi od środków tych dwóch obiektów, która je łączy. Zobaczcie, w liniach siatki
Tutaj jest taka cieniutka linia przerywana do centrum kostki. Od centrum małpki ona prowadzi. To jest ten związek, który jest między tymi dwoma obiektami. No i teraz wracając do tematu takiego jak lokalizacja i przesuwanie, mogę mieć operację tutaj możliwą taką, że będę przesuwał obiekt, który jest parentem, czyli kostkę, ale obiekt parentowany, czyli małpka, pozostanie idealnie w bezruchu. Aby taką opcję wywołać, muszę znowu sięgnąć do options i wybrać parents, czyli transformuj tylko parentów, tylko rodziców, tylko obiekty nadrzędne. Jeżeli takie coś włączę, zobaczcie, mogę przesunąć kostkę jak gdyby nigdy nic, natomiast małpka pozostaje w bezruchu. Bez tej opcji, wyłączam ją, będę przesuwał jednocześnie małpkę, a za małpką będzie podążała, znaczy będę przesuwał kostkę, a za tą kostką będzie przesuwała się małpka. I zobaczcie teraz, jak przesunę położenie kostki, to położenie wygląda dosyć dziwnie. To są takie ułamkowe wartości. Natomiast małpka ma swoje stare współrzędne. Możemy je zresetować do zera. Pozwólcie, że tutaj zaznaczę wszystko, wpiszę 0. Wygląda teraz tak, jakby siedziała wewnątrz tego klocka. I tak rzeczywiście mogłoby być. Klocek zresetuje do położenia takiego ogólnego. No i teraz tak, klocek stoi w punkcie 000. Małpka, gdy ją zaznaczę, stoi w punkcie 000. Teraz jak klocek przesunę gdziekolwiek, to współrzędne klocka się zmienią, a współrzędne małpki, zobaczcie, dalej są 000, ponieważ ona jest zaparentowana do klocka. No i cóż, dzięki temu jej położenie jest ustalane względem położenia klocka. Małpka żyje teraz w przestrzeni zdefiniowanej przez położenie tego klocka, przez układ współrzędnych jego konkretnie. Także mogę na przykład ten klocek obrócić, małpka się będzie obracać i tak dalej. Istnieje jeszcze kilka innych rzeczy, o których chciałem powiedzieć, dotyczących przesuwania obiektów. Weźmy sobie kulkę dla odmiany. I teraz pewnie zauważyliście, że oprócz tych elementów, które są tutaj, takich jak strzałki i to białe kółko, istnieją jeszcze takie malutkie elementy przypominające takie kwadraciki. Te kwadraciki to są kwadraciki pozwalające przesuwać obiekt w płaszczyźnie, nie tylko w jednej osi, a za to w dwóch osiach. I teraz działa to w ten sposób. Na przykład tutaj mam płaszczyznę Y, nie? Znaczy nie płaszczyznę Y, tylko taką oś. Oś Y globalna w układzie współrzędnych. Teraz co by było, gdybym chciał przesuwać się, ale na przykład nie w tej osi Y, tylko jednocześnie w osi X oraz jednocześnie w osi Z. Takie coś jest możliwe oczywiście w dwóch krokach, powiecie. Mogę nacisnąć GX1, Enter, a później GZ1 i mam przesunięcie w dwóch osiach. No ale gdybym chciał zrobić to jednocześnie, naraz, to w tym momencie nie jest to sprawa taka prosta. Nie da się tych opcji połączyć. I właśnie do tego celu służy ten kwadracik tutaj. Ten kwadracik oznacza, że przesuwam we wszystkich dostępnych osiach poza osią zieloną, czyli poza osią Y. Więc jak złapię za ten kwadracik, to zobaczcie, mam teraz podświetlone osie X oraz osie Z i dzięki temu mogę przesuwać w płaszczyźnie XZ moją kulkę. Mogę ją postawić gdzie chcę i zobaczcie, współrzędna Y pozostała równa 0. Tak samo, jeżeli złapię na przykład za niebieski kwadracik, przesuwam się we współrzędnych, które leżą na płaszczyźnie x, y i tak dalej. Możliwe jest również zaktywowanie tego typu rodzaju przesunięcia z klawiatury. Jeżeli na przykład pamiętacie, że G i X przesuwa w osi X, to mogę wcisnąć G, a później Shift X, aby przesuwać się w pozostałych dwóch osiach bez udziału osi X. Czyli Shift X to jest tak naprawdę płaszczyzna YZ, Shift Y to jest tak naprawdę płaszczyzna XZ, a Shift Z to jest tak naprawdę płaszczyzna YX i tak dalej. Okay? W ten sposób można sobie ogarnąć to przesuwanie. Jeżeli będziemy mieli tutaj zmianę położenia już określaną przez te współrzędne, to warto też pamiętać, że możemy najechać na taki suwak, powiększę go, żeby było go trochę lepiej widać, i teraz możemy wcisnąć klawisz Ctrl, a następnie pokręcić. I to spowoduje zmianę wartości, którą tutaj mam. Ten parametr będzie się delikatnie zmieniał, zależnie od tego, jak szybko będę kręcił i z jakim rozmachem to zrobię, no to delikatnie zmienię wartość. Jest to jeden ze sposobów na zmianę wartości tutaj. Tak to działa. Jest to jedna z takich ukrytych, malutkich opcji dostępnych w Blenderze. No i na zakończenie przypomnę tylko, że aby przesunąć obiekt bezpośrednio z klawiatury, wpisujemy współrzędne, na przykład 10, Enter, no i ten obiekt zniknął. Ja też powinienem znikać. Tutorial się zrobił trochę za długi. Dziękuję Wam za uwagę. Myślę, że powiedziałem większość rzeczy na temat przesunięcia. Jeżeli o czymś zapomniałem, no to trudno. Wybaczcie. Do zobaczenia.